Przedostatnie pytanie. Maciej Kuczka, Radio Tok FM. Panie prezesie, czy pan zgadza się z niektórymi posłami, posłankami PiS-u? Mam okazję z nimi rozmawiać w Sejmie często. I są takie zdania, że inny kandydat PiS-u powinien być na prezydenta, gdy prawybory w koalicji wygra Trzaskowski, a inny, gdy Sikorski. Czy pan jest tego też zdania? I takie pytanie techniczne. Wiem, że teraz są tylko sprawozdania z komisji w czasie obrad plenarnych, ale czy jednak w czasie posiedzenia Sejmu posłowie i posłanki nie powinny być w Sejmie, a nie tu? Ci, którzy mają swoje obowiązki, są na komisji. Proszę pana, czy pan bywał kiedyś w jakichś parlamentach na świecie? No to jeżeli pan bywał, to ja też bywałem i tam sale są jeszcze dużo bardziej puste niż u nas. A na przykład w Izbie Gmin, w restauracjach wokół Izby Gmin są dzwonki dla posłów, bo oni tam dużo czasu spędzają. Więc może byśmy tą jednak jakoś wyłączyli, bo nie wiem, co tu się włączyło. W każdym razie to jest tak, że z tą obecnością różnie bywa i siedzenie na sali sejmowej po prostu dlatego, żeby tam siedzieć, nie ma żadnego sensu. Natomiast obecność tutaj jest po prostu wyrazem naszego wspólnego protestu przeciwko temu, co się dzieje w tej sprawie, ale szerzej także, co się dzieje w Polsce. A poza tym proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, bo to jest coś bardzo, bardzo złego i niestety uprawianego tutaj od 89 czy 90 roku, no próbuje się dezawuować samą instytucję partii politycznych, chociaż to jest instytucja konstytucyjna i bez niej nie ma demokracji, próbuje się dezawuować politykę jako taką, no to wszystko zawsze było robione po to, żeby pewna oligarchia mogła tutaj spokojnie rządzić, wszystkich innych ludzi mniej interesujących się polityką po prostu oszukiwać, wprowadzać bądź czynić politycznie naiwnymi. Więc takie pytania, proszę wybaczyć ten komentarz, ale nie mają sensu.